To proszę o zabranie głosu w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jana Lityńskiego, doradcę pana prezydenta. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Moi kochani, jesteśmy w miejscu świętym, jesteśmy w katedrze i bardzo bym prosił uszanować to święte miejsce i uszanować tych wszystkich, którzy tutaj przebywają. Bardzo prosimy, moi kochani, bardzo proszę, aby to miejsce, które było dla świętej pamięci Józefa Szaniawskiego tak drogim miejscem, żeby to miejsce szczególne uszanować. I proszę was o to. Jako proboszcz archikatedry. Proszę, wysłuchajmy tych wszystkich, którzy tutaj mają coś do powiedzenia. I bardzo proszę, moi kochani, proszę o uwagę. Proszę bardzo. Ja rozumiem, że tak niektórzy z nas rozumieją Słowo Boże o przebaczeniu, pojednaniu. Dziękuję bardzo. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, za zasługi w działalności na przemian demokratycznych w kraju, odznaczony pośmiertnie został krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Józef Antoni Szaniawski. Moi kochani, bardzo proszę o ciszę. Nie słyszeliśmy nawet tego. Zostało przekazane najbliższym rodzinie odznaczenie dla świętej pamięci Józefa Szaniawskiego. Proszę o zachowanie spokoju. Będą teraz następne słowa podziękowania. Następni przedstawiciele będą się zwracać. Bardzo proszę o to, byśmy w ciszy i w skupieniu towarzyszyli
naszej modlitwie.